Przed nadchodzącym weekendem właściciele restauracji i pubów zacierali ręce, bo wraz ze zniesieniem części restrykcji rząd pozwolił na otwarcie tego sektora rynku. Klienci woleli jednak zostać w domu. Generalnie nie tego się spodziewaliśmy. Miało to mieć duży, większy wydźwięk, miało być jakby ludzie czekali na to, aż knajpy się otworzą, a rzeczywiście zauważyliśmy, że tych ludzi jest nawet o połowę mniej. Problemów z małą liczbą ludzi w lokalach można szukać w obawie przed bezpieczeństwem własnego zdrowia, jednak w każdym lokalu obsługa pracuje według ściśle ustalonego reżimu sanitarnego. Pytanie tylko, czy sami bywalcy restauracji stosują się do odpowiednich procedur? My się stosujemy, bo oczywiste jest to, że ludzie na to patrzą. Zauważyliśmy, że na to patrzą. Nie stosują się za bardzo oni, ale patrzą, czy my dezynfekujemy stoliki, czy rzeczywiście są te takie wszystkie przyrządy, które były ustalone przez górę. Z optymizmem w przyszłość patrzą jednak niektórzy bywalcy śląskich knajp. Może nie jest ich dużo, ale składają deklaracje i obietnice. Każdy, myślę, już ma troszkę dość tego, jak długo musimy siedzieć w domu, także wychodzimy. Jeżeli się każdy stosuje do pewnych zaleceń, no to myślę, że jest całkiem bezpiecznie i wszyscy się dobrze bawią. Najpierw prawie całkowity lockdown, teraz problem z frekwencją. Czy właściciele lokali gastronomicznych utrzymają się na powierzchni?